Przyjechała straż ze Skorgoszczy. Poinformowali nas, że mogą nam udzielić pomocy. Przywieźli worki z piaskiem, ewakuowali sąsiadkę, bo była pierwsza i tam zawsze woda pierwsza się dostaje. Pomogli wywieźć pelet, przynieśli worki dla mnie, dla koleżanki Magdy, sąsiadowi następnemu. Przyjechała też ekipa od razu z Opole piłkarze. Pani sołtys ze Skorogoszczy pomagała, pani dyrektor ze szkoły pomagała. Wszyscy ludzie, którzy tu nie zostali też zalani, pani Zelkowa, Anetka Zelek. Czyli ten odruch ludzkiego serca był widoczny, tak? Tak, tak. Bardzo dużo ludzi też z Ruścinki pomagało. Zorganizowali ekipę, żeby zbierać te dary, które trzeba roznosić. Rozwoziliśmy też oczywiście wodę, jedzenie, tam gdzie nie było tylko... Do piwnic woda się dostała, ale byli oblężeni tą wodą, czyli naokoło domu. Zamkowa, bloki. Powiem bardzo trywialnie, po prostu z serca. Każdy z nas jest przejęty tym, co widzi dookoła, co widzi w przekazie telewizyjnym. I to jest zwykły odruch potrzeby pomocy innym ludziom. Pytanie o Skorogoszcz. Dlaczego Skorogoszcz? Skorogoszcz w tym momencie jest dostępna. Możemy już tutaj zacząć pomóc w sprzątaniu. A też wiemy i pamiętamy o tym, że kibice ze Skorogoszczy wspierają nas mocno przy okazji każdego meczu. Teraz my możemy wesprzeć ich i właśnie to czynimy. Nie tylko słowem, ale również gestem, także zbiórką, którą prowadzimy razem ze Stowarzyszeniem Jedna Odra. Wiem, że kluby z naszej ligi również zaangażowały się mocno w pomoc Wodzianom. Właśnie w tym momencie jedzie do nas transport z Warty Poznań. Z tego, co rozmawiałem z rzecznikiem prasowym Warty, to jest bus załadowany na tyle, że mieli ciężko, żeby go zamknąć, więc myślę, że naprawdę ta szeroka inicjatywa, nie tylko nasza, ale też całego społeczeństwa jest bardzo krzepiąca i chciałbym, żebyśmy, bo wiadomo, życie składa się nie tylko z tych dobrych momentów, ale również z tych gorszych, jak w sporcie zresztą, i chcielibyśmy, żeby na dobre i na złe wszyscy byli ze sobą solidarni. Czy są w drużynie też piłkarze, którzy czy sami, czy też ich rodziny dotknęła tegoroczna powódź? No, rozmawiałem między innymi z naszym kapitanem Mateuszem Kamińskim, który okazało się, że będąc nieobecnym na meczu w Warszawie, był w Prudniku, w Moszczance i pomagał tam przy wzmacnianiu wałów bodajże, a także pomocy w ratowaniu dobytku, nie tylko swoich rodziców, bo pochodzi z tamtych terenów, ale również wszystkich tamtejszych mieszkańców. Bardzo przede wszystkim dziękuję panu Piotrowi Cierpiszowi, bo najpierw mówił, że nie zaleje nas, ale potem przyszedł i powiedział, że nas zaleje i proszę się ewakuować. I dziękujemy mu to za to, bo mogliśmy trochę wynieść tych rzeczy i wynieśliśmy. Ludzie są w gorszym sytuacji, ale bardzo chciałabym podziękować strażakom ze Skorgoszczy, z Łosiowa. Teraz przyjechało klub Odra Opole, piłkarze. Bardzo, ale bardzo z głębi serca im dziękujemy za pomoc, bo jakby nie oni, to ja nie wiem. No zostalibyśmy. Bardzo dziękuję pani naszej sołtys i Oli Foliczko. No i wszystkim, którzy jakikolwiek sposób się przyczynili, żeby nam pomóc, a było bardzo, bardzo dużo ludzi. Cała rodzina się zmobilizowała. Duże podziękowania dla pani sołtys z Skorogoszczy. To ona obdziela nas zadaniami, ale też wiele tych zadań wychodzi po prostu spontanicznie. Idziemy od domu do domu. Jeżeli ktoś prosi nas o pomoc, reagujemy. Też jest tak, że sami oferujemy często swoją pomoc. No, są to takie urzekające obrazki, jak starsze małżeństwo, które na przykład niesie worki z piaskiem, gdzie to jest ponad ich możliwości fizyczne, więc myślę, że taka pomoc właśnie z naszej strony młodych, zdrowych chłopaków jest jak najbardziej wskazana. To już nie dotyka nas pierwszy raz. Bardzo dziękujemy i prosimy, jeżeli to jest możliwe, jakąkolwiek pomoc. Uruchomiliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Tą zbiórkę zakończymy w dniu jutrzejszym, czyli podczas meczu z Zagłębiem Lubin. Natomiast docelowo w poniedziałek, wtorek te wszystkie produkty trafią do najpotrzebniejszych w regionach objętych powodzią w naszym regionie. Przywożą wszyscy, tak na dobrą sprawę. Również zawodniczki Unii Opole też dołączyły się do naszej zbiórki. Fundacja Biznesowa Grupa, społeczność studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej, ale także wielu naszych sponsorów i po prostu kibiców, tak, którzy tutaj co chwilę przywożą nam jakieś konkretne rzeczy. Czego jest najwięcej? Produktów spożywczych, wody, produktów chemicznych, różnego rodzaju miotły, kable, przedłużacze, wszystkie te rzeczy, które wyszczególniliśmy też w social media.
regionach, które są najpotrzebniejsze, które też zweryfikowaliśmy, że w tych regionach będą najpotrzebniejsze, się znajdują, tak? Natomiast myślimy, że ten największy taki przypływ tych rzeczy będzie po prostu jutro przed całym meczem, bo kibice też pewnie przed meczem będą chcieli te produkty już dostarczyć. Czy już wiecie, gdzie ewentualnie tę pomoc później dostarczycie? Celujemy w Lewin Brzeski. Jest to region bliski nam, odległościowo, ale także bliski z tego względu, że jest tam wielu naszych kibiców, sponsorów również z tego miasta, także jest to region, w którym no, chcielibyśmy szczególnie tak objąć naszą pomocą. Natomiast może się okazać, że tych produktów będzie naprawdę na tyle dużo, że wybierzemy jeszcze inny region naszego województwa. Co teraz jest Pani zdaniem najbardziej potrzebne i najważniejsze dla Was tutaj? No ja myślę, że najważniejsze to są te środki czystości, wysuszenie tego domu. Ciężko mi powiedzieć. Pomoc jednorazowa, czy będziecie jeszcze w innych formach próbowali też wspomagać właśnie mieszkańców tych miejscowości, które niestety znalazły się pod wodą? Jak pokazuje ten tydzień, to jest kwestia niezaplanowana, więc my będziemy oczywiście reagować na każdą potrzebę pomocy, która będzie widoczna. Jeżeli ktoś tutaj faktycznie zasygnalizuje taką pomoc, no my nie zostajemy obojętni. Wiadomo, że na co dzień zajmujemy się czymś innym, musimy też przygotowywać się do meczów, które są przed nami, ale oczywiście zbiórki czy innego rodzaju pomysły, które pewnie się urodzą, będą realizowane.